Witam moich drogich imperialistów, dzisiaj zagramy dość nietypowym krajem, położonym dość nietypowym jak dla mnie regionu, bo zagramy sobie na Filipinach. Dokładnie zagramy Cebu, mam nadzieję, że też pamiętacie o konkursie, który prowadzę z Enebą, linki macie w opisie, 20 euro gift karty do wygrania na dowolne zakupy. 7 sposobów na dołączenie, im więcej, tym większa szansa, że coś wygracie. Na poziomie normalnym, bo będziemy robili pewne osiągnięcie, dokładnie to Philippine Tiger, czyli filipiński tygres. Jako Cebu musimy otworzyć Imperium Hola, albo Kola. Imperium Koli, tak to nazwijmy. W skrócie polega to na podbiciu tych wszystkich prowincji, które się świecą i nie mamy tutaj żadnego limitu czasowego. Niestety będziemy musieli pójść też w kolonizację z tego co widzę, ale może jakąś późną, bo naprawdę potrzebujemy chyba tylko z 6-7 prowincji skolonizować. Odcinek z tego kraju i tego osiągnięcia zostałem poproszony przez mojego wspierającego Gordona, więc widzicie, czasem warto mnie wspierać, bo prędzej czy później coś, o co poprosicie, pojawi się u mnie na kanale. Co prawda z dwutygodniowym poślizgiem, ale jednak. Dokładnie jeszcze sprawdzam, czy Gordon napisał, że mam to grać na jakimś poziomie trudności. Na szczęście nie. Co ma ten kraj oprócz fajnej tarczy z kotkiem? Ciekawych wojowników w spódnicach z dość epicką włócznią? No na pewno jest to OPM, czyli jednoprowincjonalny kraj na start rozgrywki, czyli też kolejna rzecz, która u mnie bardzo rzadko występuje, bo ja naprawdę nie lubię grać przeważnie OPM-ami, czyli wiecie, One Province Minor. Całkiem mocne idee. Patrzcie, Goods Produce, Modifier, Moralki, Deving. Wow! Naprawdę fajne idee ma ten kraj. Możemy stworzyć też nację Malaja. Nie wiem, na czym ona polega. Sprawdzę. Możemy wciągnąć czarną flagę i stać się piratami. Z form rządu widzę, że mamy na początku dostęp do zmiany na Mandalaya system. I powiem wam szczerze, jest to jeden z najciekawszych form rządów teraz, bo pozwala nam crash development bez żadnych strat. Czyli przenosimy jeden do jednego do naszych prowincji. Chyba. Niestety drzewko misji z tego, co widzę, jest generyczne, ale wydaje się być ciekawe, bo zwróciłem uwagę na to, że chyba dostajemy darmowe prowincje do kolonizowania, mianowicie wystarczy, że teraz wyczyścimy te prowincje z tubylców, mamy po 2000 jednostek na tych prowincjach i staną się one nasze. Zresztą pamiętajcie, że ten region to jest jeden z najbogatszych regionów handlowych na świecie. Filipiny są bardzo blisko obok Malaki, tu jest bardzo dużo drogich trade goodsów, no i są goździki, które są przekoksane. Nasza religia to hindu. Ostatnio bardzo polubiłem tą religię, zresztą tak samo jak Sikhów też bardzo polubiłem. No już wiemy, że musimy zaczynać grę jako Suraya, chyba Suraya. Przypominam też tylko tym osobom, które nie oglądały moich wcześniejszych odcinków z krajów z religią hindu, że trzeba zapoznać się z EU4 i Wiki. Jako, że nie mamy następcy, no a chcę jednak popolować na następcę ze statystykami 666, no to siłą rzeczy bierzemy Diet Suraya, a dodatkowo handel, taksy, fajnie. I jeżeli idzie o nasze stany, no one się dziwnie nazywają, ale są to standardowe europejskie stany. Jedyny przywilej, który na początku mamy inny, to Tropical City Planning u Merchant Guilds, który zwiększa nam szansę przyrostu kolonistów oraz zmniejsza development w prowincjach tropikalnych. Więc tutaj przywileje rozdaję standardowo, najpierw po każdym punkcie, potem Supremacy over the Crown i zostawiam sobie miejsce na tańszych doradców, jak tylko zwiększę stabilność. Pierwszą misję wziąłem na tańszego doradcę handlowego, raczej tak będziemy tutaj do szybko podbijali, więc 25% udziałów dość łatwo zrobimy. No i Cebu jest to jeden z tych krajów, gdzie dostajemy za zwrot ziemi równe 5%. Nie oszukali nas tym razem. Z rywalami poczekam do pierwszego. Powiem wam szczerze, że zauważyłem, że bardzo często bywa tak, że rywale nam się zmieniają zaraz po pierwszym. I o ile nie wypadają z bycia tego rywalem, żeby dostać 10 darmowych punktów Power Projection, zazwyczaj lepiej troszeczkę poczekać. Więc lećmy do pierwszego, zobaczymy z czym będziemy stali. Tondo może być naszym tymczasowym sojusznikiem. Sami wysłali, więc na chwilę nam to starczy. Rywale się nie zmienili, więc ustanówmy te trzy kraje, których możemy, naszymi rywalami. W tym regionie flota będzie dla nas super ważna, więc dobudujmy galery, tak żeby łącznie mieć ich z 10. Po prostu sprzedamy nasze statki handlowe, może i transportowe, raczej nie będą nam przydatne na początek. No i w lutym możemy podnieść stabilność oraz rozdać sobie tańszych doradców. Oprócz stanu militarnego, tutaj zostawiam sobie
jak zwykle miejsce na wasali. Mam wrażenie, że będziemy raczej mieli ich sporo. Jak tylko wprowadzimy stabilność, możemy wybrać jeden z ważnych przywilejów dla naszego kraju i powiem wam szczerze, ja pójdę w National Unrest i zwiększoną siłę misjonarzy. Mamy kilka oddzielnych misji, które możemy bardzo szybko wykonać. No zależy, czy chcemy lecieć w podbój północy, środka czy południa. Te misje możemy pierwsze wykonać, da nam to zwiększone morale oraz darmowe prowincje. Widzę, że mamy też trzeciego kupca, więc w sumie może weźmy jakieś dalsze tutaj przesyłanie. Coś leci na Filipinki jeszcze? No nie gadajcie, że Filipiny dostają tylko, oh my god, tylko i wyłącznie z kantonu. No dobra, no to może od kogoś kradnijmy. Gdzie jest największy handel? No i oczywiście mój pierwszy, najbardziej rozsądny cel wziął już sojusz z moim jedynym sojusznikiem, więc to odpada. O, mamy łatwy cel, Butuan. Lecimy wojnę, o upokorzenie pamiętajmy. Lucas, może by ci się admirał jakiś przydał. No, flota handlowa przeciwnika zatopiona, no, a my będziemy mogli przejść naokoło i z nimi walczyć. Tylko niech nam się armia podniesie. Jeszcze zwróćmy uwagę na pipsy. 3 pipsy w kawalerii, 2 pipsy w piechocie. No, czyli można mieć tą kawalerię, lekką przewagę nam to da. Nie byłbym sobą, gdybym od razu nie zadłużył mojego kraju, więc weźmy te tańsze pożyczki. Wow, ale mi to pieniędzy dało. I zatrudni tańszych niedoradców. Jak oni się nazywają? Żołnierze, najemnicy. O, ale jednak nie, jako że mam ponad limit mojego wojska, to wywalam kawalerię z armii. Połączmy wszystko w jedno. Te pierwsze ruchy są bardzo ważne, dlatego i tak dość szczegółowo pokazuję. Oczywiście będziemy tutaj ponosili straty idąc po tych prowincjach, bo co chwilę będą nam się odpalali dzikusy. Znowu prowincje obok, znowu czekamy. Może trzeba było ich wyrżnąć w pierwszej kolejności? No i armię przeciwnika wykasowali buntownicy w tym regionie. Czekaj, tylko czy oni teraz na mnie czekają? Wiecie, czego nie sprawdziłem? Instytucji. Jaką my w ogóle mamy? Na szczęście feudalizm u nas stwierdzono, więc będziemy musieli wprowadzać tylko renesans. No, obyśmy przejęli jakąś flotę. Liczę na to, że jakieś parę galer nam trafi się. Niestety nie. Atakujemy kolejny kraj. Sojusz mają tylko Stidore, więc krajem daleko na południu. Nasza flota, nie wiem, czy będzie większa od ich połączonych sił, ale najwyżej się schowamy. Musimy tylko oblegać ich prowincję. O, już widzę, że będziemy musieli zrobić pułapkę na mojego przeciwnika, żeby ruszyć na Lao. Mianowicie palimy tą ziemię, sami i lecimy prowincję obok. No i on się teraz rusza, widzicie? Kudeczka, lecimy z powrotem. Myślałem, że będziemy pierwsi. Może jakbym to zapauzował i robił dosłownie prawidłowo, to byśmy lepiej na tym wyszli, no ale ich gonić nie musimy. Tutaj i tak będą zaraz bunty. Zobaczcie, zbliżają się. Nie, dalej jeszcze to ucieka? Gdzie to dalej ucieka? No nie mówcie, że się nie zespałnili, no jaki pech. No i z krajem, z którym toczyliśmy poprzednią wojnę, robimy show strength. Czyli dostajemy po 100 punktów każdego rodzaju. Jeszcze tak się upewniam, ale tak, jesteśmy monarchią przecież. Czy ja chcę zmienić na ten system? Income od wasali 15%, ale governing capacity, czyli koszty zarządzania naszymi prowincjami są zwiększone o 33%. No nie wiem, czy to jest warte, czy nie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy dobrze robię biorąc to, czy nie biorąc tego. No nic, nasz sąsiad pod okupacją, musimy teraz czekać chyba albo rok, albo 3 lata, albo 5 lat, nie wiem, takie 3 liczby mam w głowie i nie mam pewności, która z nich jest prawidłowa, żeby dostać 100% do wojny. No, wycinanie tubylców teraz nie jest zbytnio opłacalne. Zaatakowałem moich sąsiadów z Republiki Madajas. Moim celem będzie, no, zdobycie ich prowincji. O, nawet floty musiałem użyć. Okej, mamy zdobyć tą galerę i w sumie niech przeciwnik leci na moją stolicę. No, bo już jak na nią wejdzie, ja lecę na jego prowincję. Mam nadzieję, że będę miał przejście. Nie, jednak mnie odcięto, więc zaraz będziemy musieli to zrobić prawidłowo. Bierzemy naszą flotę z powrotem. Lecimy najpierw tutaj przejście. Nasza armia sobie wędruje. O, nawet marynarzy dostają, więc dość fajnie. Lecimy tutaj z powrotem. O, nasza armia się bije. I co? Wejdzie stackwipe? Nie wejdzie stackwipe'u? Stackwipe'u nie ma. No ale teraz robicie coś takiego. Wypływacie flotą i cyk, stackwipe jest. I dodatkowe 10% warscora. Easy, easy. No i lecimy teraz na stolicę przeciwnika. W zasadzie odłączamy naszą armię i po kolei zdobywamy jego prowincję. Serio, walki i wojny na wyspach to najłatwiejsze wojny w tej grze. Nieważne jak silny jest przeciwnik. W międzyczasie kończymy wojnę z tym księstwem na południu, również show strength, co nam daje bardzo dużo punktów power projection oraz 100 punktów każdego innego rodzaju z monarchy points. Sorki, że tak to podkreślam, ale to jest naprawdę ważne w tym regionie. Lol, renesans w Wenecji. No nic, ja zaczynam go wprowadzać oczywiście u siebie. Raczej nie mamy po co czekać na prosperity, więc bierzemy local development. Mamy drugi poziom centrum, już startowo, więc też nie musimy nic ulepszać. To, co by nam się jeszcze przydało, to tutaj 5% lojalności. No ale wątpię, że nam się to
udało zrobić dość szybko. No i oczywiście jeszcze pamiętałem, żeby odpalić przywilej na Tropical City Planning, 5% kosztów developmentu. No i w takim razie wprowadzam instytucje. Najbardziej mi zależy na punktach dyplomatycznych, bo zobaczcie, mamy tutaj gemsy, więc to dość sporo zwiększa nasz income dzięki temu. Jest to dość wartościowe dobro, więc najpierw za maksę za punkty dyplomatyczne, no i na zmianę z punktami i militarnymi sobie polecę. No i powiem, kusi mnie, żeby przejść na ten Mandalaya system, no ale ten region jednak handlem stoi, więc może zostajmy na plutokracji, bo ona też jest bardzo, ale to bardzo dobra. No tylko niestety, jak zwykle, no nie wszystkie informacje mamy tutaj zapisane. Należy pamiętać, że przy plutokracji koszty state'u, a tylko nie będzie tego widać w naszej stolicy chyba, nie, dobra, widać w naszej stolicy. Koszty zarządzania naszymi state'ami są zwiększone o 25%, a naszymi terytoriami czy kompaniami handlowymi są zmniejszone o 25%. Dlatego może pójdziemy tak totalnie pod handel, no i od naszych sąsiadów bierzemy ziemię, ile się da. Ej, ja ich jeszcze upokorzyć mogę? Nie, nie mogę, bo oni będą istnieć. Trudno, ale co zdobyte, to nasze. O, i zapomniałem, że mamy unikalną możliwość tworzenia miast handlowych, ale nie róbcie tego, przynajmniej nie w tym regionie. Warto to zostawić na region Malaki albo Molekulas, czy jakkolwiek się to wymawia. W skrócie, tworzymy sobie miasto handlowe, które jest republiką kupiecką. To jest bardzo zwiększa siłę handlu, więc też warto budować to w odpowiednim miejscu, tak jak na przykład tutaj jest ten port, ale są to samodzielne nacje, którymi no, działają na zasadzie waszego wasala i ligi handlowej, no ale ogólnie nie możecie w tym w żaden sposób sterować, więc tak średnio to opłacalne jest na początku rozgrywki. No a my podbiliśmy naszego sąsiada, korów niestety nie dostaje. No ale dostajemy zwiększone morale na 20 lat. Lecę teraz sprawdzić, jak działają te misje. A ja mogę mieć nowego rywala. W międzyczasie zróbmy porządki z lokalną mniejszością. Tylko trzeba by to powtórzyć kilka razy. Najlepiej poczekać, żeby wam się armia odnowiła. No a ja wyrżnąłem lokalną ludność. I powiem wam, że na każdą z tych prowincji musiałem to zrobić dwa razy niestety. Więc to jest dość drogie w punktach na początku. No ale dostajemy prowincję za darmo. I mam wrażenie, że możemy tutaj troszeczkę oszukać i zrobić teraz Alt F4. Zobaczmy to. W tej prowincji mamy Tropical Wood. W tej prowincji mamy Tropical Wood. Tak, robię to drugi raz. No i mam kawę oraz kadzidło. Tak chyba to się nazywało. Za drugim razem. Czyli znacznie lepsze dobra. Ale sobie podejrzmy. Klikacie sobie na Trade Goods mapę. Ja mam ją w szybkim wybieraniu. No i sobie patrzymy, na co mamy największe szanse. Na przyprawy, na herbatę, rybki, gemsy. Również bardzo dobre dobro. 6% mamy szans na to. Przyprawa, co by nam dało? Cena 3, dewastacja mniejsza. Weźmy sobie jeszcze w indeks i zobaczmy, jakie bonusy mamy z dóbr strategicznych. Przyprawa daje nam zwiększoną siatkę szpiegowską o 25%, kawa przyspiesza instytucje, herbata tańszych doradców. Znaczy wiecie, to chodzi mi dokładnie o monopol, kiedy w czymś macie. No, a dodatkowe kryształki. Huhu. Nic fajnego. No więc jakbyśmy chcieli naprawdę mocno oszukiwać, to można się tutaj pobawić. No ale ja nie lubię tak grać. Więc zostawiamy to, co mi się wylosowało. Posprzedawajmy troszeczkę statków handlowych, bo na początku będziemy jednak potrzebowali galer. No i mamy to czwarta technologia administracyjna i możemy przyjąć ideę. I tutaj robi się ciekawie. Cebu możemy rozpocząć mega standardowo i wybrać Exploration, Expansion, lecieć totalnie w kolonizację. I po zajęciu tych wszystkich wysepek, nie wiem, skasować tę ideę, ewentualnie pójść w kolonizację nowego świata, którego jeszcze nie znamy, to mi się wydaje dość fajną taktyką do gry tym krajem. Jednak początkowa kolonizacja jest dość upierdliwa. Co prawda pamiętajcie, że tutaj gdzieś na tych wysepkach, których nie widzimy, jest pewien ukryty monument, który da wam bonus do kolonizacji porównywalny z bonusem do kolonizacji, który ma Portugalia. Naprawdę, tu jest taki monument na tych wysepkach. Tylko żeby go dostać, to trzeba rozwinąć ten monument, czyli wydać te parę tysięcy złota na to. Więc siłą rzeczy to jest dość droga zabawa. I wolę sobie to zostawić na taką grę 1500+. Dlatego ja wybiorę inny zestaw idei, mianowicie pójdziemy w handlowe, ilościowe, religijne, czyli moje ulubione kombo pod handel i produkcję. Możliwe, że na czwarty poziom pójdą właśnie idee eksploracyjne lub ekspansywne, żeby zacząć kolonizację, czyli czwarte, piąte rozwinięcie to będzie kolonizacja, a potem to myślę, że już zdążę zrobić achievement, więc nic dalej nie planuję. Możliwe, że
w międzyczasie wybiorę też idee plutokratyczne, bo przyjrzyjmy się, mogą być całkiem niezłym uzupełnieniem trzech pierwszych lub pięciu pierwszych. Mamy Goose Production Modifier zwiększone, moralki dodatkowe, stabilniejszy kraj, bardzo dobre uzupełniające idee. Które z tego co nawet patrzę mogą być fajnym uzupełnieniem już też na trzecim poziomie, jeżeli wybierzemy dwie pierwsze pod kolonizację, bo zobaczcie, Exploration, Expansion Ideas świetnie nam się skaluje tutaj. A ja tymczasem chodzę i wyrzynam tubylców w okolicy, bo mam już dość ich spełnienia się. No okej, niech będzie taki władca, nie będę narzekał. Chociaż to nie jest Suryi, więc jeszcze raz odpalajmy Suryję. A ja mam okazję, możemy zaatakować Menylię, która już nie ma sojuszu z Tondo. Pozwoli nam to zdobyć kolejne 100 punktów oraz zresetować nasze relacje z krajem Maguindano. Boże, ale czytanie tutaj w tym regionie to jest naprawdę ból istnienia. I od razu Suryja, no nie! 664, uwielbiam Hindu, naprawdę. Jeszcze 000, wyjebiście. Jak zwykle też na chwilę biorę jako pierwsze humanistyczne, ale pamiętajcie, że one nie są rozwijane. Tutaj to robię tylko i wyłącznie po to, że w momencie, kiedy wybierzecie humanistyczne, może wam się pojawić event, który zmniejsza koszty przyjmowania idei o 10% na 25-30 lat. Więc warto jest na to czekać, dopóki nie zbierzecie, nie wiem. Ja pierwszy pewnie będę rozwijał handlowe idee, czyli 1000 punktów dyplomatycznych. Wtedy te kasuję, wybieram na ich miejsce handlowe i te już dalej rozwijam. Czy padnie, czy nie padnie event. Dobra, ten kraj upokarzam oraz biorę od nich pieniądze. Da nam to kolejne rozwinięcie i da możliwość przyjęcia Złotej Ery, ale raczej zostawię też to na okres po 1500 roku. Pamiętajcie, że jeżeli spełnią wam się buntownicy, to lepiej, żeby to oni do was przyszli, bo dostaną wtedy minus 2, a to robi różnicę jednak na początku rozgrywki. No i teraz tak, po wprowadzeniu instytucji możecie poczekać troszeczkę z jej wprowadzeniem i dopiero po drugiej rundzie zbierania show strength ją wprowadzić, bo w momencie, kiedy ją przyjmiecie, to zobaczcie, co się dzieje. Nadal są moimi rywalami? Dziwne, powinni spaść od razu. Trudno, o to patrzcie, możecie przyjąć jednak. O. Któż by się spodziewał, to było planowane. Oh my god, ale jak to? Gdzie jest Samar? Bo ja nie wiem, czy mam się przejmować tym, czy nie. Ale tu jakiś wulkan wybuchł, czy co? Ile dewastacji! Dobra, wszystkie prowincje nawrócone. Szykujmy roszczenia do mojego kolejnego celu. No to przejrzyjmy sobie jeszcze w międzyczasie, które cywilizacje wiedzą o moim istnieniu. Czyli tutaj zamiast tego znaczka powinien być taki znaczek zapytania. O, jak tutaj widzi Yangar i tak dalej. Co to oznacza i czemu warto jest to sobie sprawdzić? No bo wtedy wiecie, gdzie możecie podbijać i gdzie nawet jak nabijając tą agresywną ekspansję, bo widzicie te kraje, więc siłą rzeczy agresywna ekspansja będzie u nich nabijana, ale możecie to olać tą mechanikę, bo te kraje was nie znają. Czyli wygląda to, że same Indie mnie nie znają, a niestety cały ten region będzie trzeba uważać z podbijaniem, żeby nam nie weszły kraje do koalicji. I zacząłbym siłą rzeczy od podbijania krajów sunnickich, bo jest ich najmniej, a sunnici generują bardzo dużo agresywnej ekspansji. Siłą rzeczy, jak tak patrzę kulturę, to wszystko jest niestety jedna grupa kulturowa, więc nie unikniemy z tego powodu agresywnej ekspansji. Problemem jest Tondo, które jest trybutariuszem Mingu i w sumie, żeby wygrać wojnę z Mingiem, to tak byśmy potrzebowali na czysto 30 galer i z jednego dwa ciężkie okręty. Inaczej Ming raczej zatopi naszą flotę bez większego problemu. No chyba, że stalibyśmy się republiką piracką, ale jakoś nie mam ochoty nią grać. Naprawdę nie przepadam za republikami pirackimi. Chociaż byłem proszony, żeby zagrać Ternatę, to może Ternatę, jak będę grał, to zrobię republikę piracką. Jeszcze zobaczę. Pierwsze rozwinięcie z ery wezmę transfer subject, co pozwoli mi robić roszczenia terytorialne obok moich roszczeń terytorialnych. Drugie rozwinięcie to raczej pójdziemy w agresywną ekspansję. Chyba, że poszliście pod kolonizację, to bierzcie higher development colonies, bo to jest bardzo mocne. No i też bardzo często rozgrywacie kampanię u siebie. Dajcie mi też znać w komentarzach, czy jeżeli poszliście pod tą kolonizację, to czy wam lepiej, czy gorzej wam szło niż mi w tej kampanii. No i w sumie tym razem zróbmy jakąś taką większą ekspansję. Nie będę upokarzał, nie chcę zdobywać kolejnych punktów. Znaczy, możecie też to zrobić, bo to jest też fajna taktyka. No ale ja tym razem lecę sobie z podbojami. Przeciwników dopadliśmy, mamy lepszą technologię, więc też pokonaliśmy bez większego problemu. Dajmy sobie dowódcę z obleganiem, a resztę wojska wyślijmy na północ. Przyspieszmy też o zdobywanie prowincji naszą flotą. No i ta samurajska kawaleria już taka fajna. Więcej pipsów chyba mamy u samuraj, więc bierzemy. I mamy niesamowitą okazję. Tondo zaatakowało Manelię. Co to oznacza? Że bierzemy ten kraj na wasala. Tylko wrócę na ich prowincję, żeby nie dostać czarnej flagi. Ten kraj staje się naszym wasalem, niech nadadzą pieniądze. I to wciąga nas teraz w wojnę defensywną.
przeciwko Tondo i to powinno spowodować, że Ming nas nie zaatakuje. Tondo, nie uciekaj, chodź tutaj! Mam lepszą od nich technologię, 5-6, więc powinniśmy wygrać tą bitwę. Wyjebiście, wyczyszczone wszystko. No i teraz lećmy z okupacją całego tego kraju. Drugą ideę, którą wziąłem, to ilościowe, bo dadzą mi większy bonus na początku, Goods Production Modifier plus 20%. No chyba, że spodziewacie się problemu z nawracaniem prowincji sunnickich, no to wtedy możecie iść jednak w te religijne jako pierwsze. Flota Tonda idzie na dno, a całe Tondo to w sumie zjadam. Desantujemy się teraz też na Tidoren i Tidore w sumie też sobie zrobię wasalem. Zobaczę, czy z pozycji wasala mogę im przeprowadzić jakieś misje. Bo w sumie tego ciekaw jestem, jakie tutaj mają misje. No troszeczkę różne od naszych, ale chyba niestety właśnie mi się zablokowały, bo zobaczcie, Tidor does not exist i Ternate does not exist, czyli misję, którą wykonuje tym krajem, muszę wykonać po tym, jak on przestaje istnieć, czyli pewnie musi być wolnym krajem, żeby ta pierwsza misja została wykonana. No szkoda, no to będziemy go wasalizowali jednak. Podbijamy naszych sąsiadów ostatecznie, wykonujemy misję na kolonizację południa, kolonizujemy północ. No i dzięki temu mamy potężne, oczojebne Cebu na Filipinach. Pieszą doktrynę morską to biorę szansę na zdobycie okrętu, raczej to nam się przyda. State'y też wszędzie zrobiłem, więc pewnie zostało mi zmniejszyć autonomię. No pewnie. Teraz trzeba gdzieś tutaj fortece budować, budynki do produkcji, no bo troszeczkę tego możemy postawić. Dlaczego fortece? Bo jest to region monsumowy. To spowoduje, że co jakiś czas będziemy mieli event, że gdzieś nam się nabiła dewastacja na prowincjach, a jak wiemy, dewastacja jest zabójcą naszej prosperity, a chcemy mieć jak najwięcej prosperity w naszych prowincjach. I w sumie jestem ciekaw, czy to by wpłynęło na development w tych prowincjach przed kliknięciem misji. Nie pomyślałem o tym, żeby to sprawdzić, ale już na niezłym plusie jesteśmy. No to mamy rok 83, troszeczkę teraz czas na większą wojnę, bo musimy ustanowić nasze przyczółki w całym regionie. Jeszcze poczekam, żeby nam gdzieś się przeciwnicy pojawili w okolicy, żeby potopić ich floty. Łatwiej tak będzie niż szukać przy ich granicach. I lecą na dno, albo je przejmuję. Tutaj na szczęście paradoks zmienił parę patchy temu, że wszędzie jest morze wewnętrzne przy naszych wysepkach, więc galerki sobie świetnie radzą, a że mam ich sporo. Jeszcze admirałowi fajna cecha się trafiła, galej combat ability. Czego chcieć więcej? A jak tak patrzę, to flota przeciwnika zaorana, 20 okrętów na dno poszło. No to czas desantować się. Ale serio? Jak jest za daleko? No to trudno. Mogłeś to, Lukas, sprawdzić. Niech dadzą nam pieniądze w takim razie. W sumie to mogłem Banyar zająć pierwszy, raczej byśmy mogli już zdobyć wtedy prowincję Siaku. Ach, coś nie myślę. Jakbyś myślał kiedykolwiek. Niszczymy wojska i flotę Brunei, bo teraz tak widzę, że dwie rzeczy naraz im robimy. Ale wydech mam, zrobiłem. Pięknie giną. Gdzieś daleko się wycofują? Chyba nie. No, Brunei ładnie ugryziemy. 102 punkty agresywnej ekspansji. No to Lukas sobie zaczął zabawę w tym regionie. No ale tak je lubię, żeby chwileczkę odpocząć, potem poblobować. No dobra, to się nie opłaca, więc raczej normalnie korujemy. No i poznałem Maya Patty i od razu staliśmy się zagorzałymi przyjaciółmi na arenie międzynarodowej. W sumie zapomniałem, że mam dwóch wasali, więc odpalamy sobie Strong Duchies. Kraje mogą być nawet moimi trybutariuszami, ale nie, raczej wszystko będziemy podbijali. Uwielbiam ten moment, kiedy bunty są większe od armii przeciwnika. A co to jest? Exiles in Cebu. Ale żeby się trochę nie nudzić, to zaatakujmy teraz Ternatę, zawołajmy sojuszników i podbijmy oba kraje na wasali. Łatwa, ale długa wojna. Fortece trójkowe jednak wymagają długiego oblegania. No, ja teraz sobie czyszczę moich buntowników, żeby mieć chwilę wolności. LOL! Ming mnie ustanowił rywalem! No, 1134% większa armia, ale tak, czujemy się rywalem na arenie międzynarodowej. A moim następnym celem jest Samba, żeby mieć dostęp do Malaki wreszcie. Jednocześnie tak patrzę, że może podbijemy też Kutajów i całą resztę tych badziewi w tej okolicy, dlatego może nasze wojsko przewieźmy najpierw tutaj do naszego wasala, Luwu. A i patrzcie, Tidore jednak wzięło tę misję, czyli dostało darmowego kolonistę i widzę, że tutaj zaczyna mi kolonizować. Wyjebiście. Co do dalszych misji potrzebuję? Znowu wulkan i lecimy z wojenkami. Od końca, jak zwykle. A Luwu co ma w misjach? Czy ma coś po zdobycie tych terytoriów? Chyba nie, nie widzę nic takiego. Czy takie standardowe jakieś? No niestety, muszę zniszczyć armię Maya Pachitu. A to dlatego, że po pierwsze manpower mi się kończy. Już mi się skończył. Musiałem zatrudnić najemników. Kurka, to naprawdę tak szybko manpower spływa w tym regionie, że to jest szok.
to dobrze, Ming upadnie. A ja biorę tą prowincję od Majapahitu plus dużo pieniędzy. Będę chciał wypuścić tego wasala. Ma roszczenie na połowę tego kraju. Nawet kiedy płacisz 8 golda za flotę, to wiesz, że przegiąłeś. I to tak bardzo przegiąłem. Co tutaj się wydarzyło? I stajemy się królestwem. W sumie weźmy tą akceptowalną kulturę jak najszybciej. Wszystko, co chciałem, to podbiłem. Mogę teraz też robić wreszcie roszczenie na Malakę. Na tych wysepkach przekażę prowincję mojemu wasalowi Luwrowi. Serio, się nazywa... Nie, Luwu. A ja cały czas myślę, że to Luwr był. A to jest chyba we Francji. Kurde, jaki jestem głupi czasem. A tutaj, jak powiedziałem, wypuściłem Sundu. Tak, Sundu. Będziemy odbijali te prowincje. Oh my god! Czemu tu jest aż tyle tych krajów? Ja myślałem, że jeden atakuje. Jeszcze mi buntownicy stolicę przejęli. No i dojadamy. Ale nasz income ładnie się zwiększył. W sumie to ile mamy udziału w Malace? Tylko 5%? Dobra, to jeszcze nie przeniesiemy to naszego handlu. Zapomniałem wam powiedzieć, że mamy tutaj pewną kopalnię złota, więc warto jest ją zdobyć również jak najszybciej. I do tego jeszcze z nią w spadku dostałem Sikhów. I trochę mnie kusi, żeby zbić tą wiarę, ale jednak nie. Dobra, nazbierajmy teraz dużo punktów dyplomatycznych i militarnych i wprowadźmy instytucję kolonializmu. Nasz napis cebu rośnie, ewidentnie. Dobra, kolonializm wprowadzę na Mindoro, bo mi się to fajnie po Filipinach rozszerzy. Mamy też tutaj gemsy oraz odpalił mi się event na tropikalny monsum do 1517, minus 20% kosztów dewowania, co praktycznie niweluje karę za teren. No pewnie, stolicy też musiało to dotknąć. No i super, instytucja mega szybko nam się będzie wprowadzała. Zbudujmy kolejną armię, tak 10 tysięcy piechoty, 2 tysięcy kawalerii, no i 3 armatki. Czas na wojnę o Malakę, nawet nie patrzę z kim walczę. Z tymi krajami pójdą po prostu whitepisy. What the fuck, sekundę temu kliknąłem, już 18 okresów. Krętów na dno posłałem. Co to ma być? Okej, znowu przegiąłem na flocie. A, prawie się zgapiłem. Dobra, złota era leci. Prawie się zgapiłem. 4 miesiące. Tak patrzę, za sojuszników dostawał bardzo dużą agresywną ekspansję, więc tutaj lecą tylko i wyłącznie whitepisy. A dlaczego nie pieniążki i tak dalej? Bo pieniędzy z tych krajów to wyciąga mniej niż 100 golda, a wolę to podbić za chwil parę. Za 5 lat minie i będziemy ich lali. Zresztą nie wiem, czemu cały czas byłem pewien, że 3 armaty dają bonus do oblężenia. No nic, dorobimy potem jeszcze 3 armaty do armii, będziemy z 6 chodzili. To jest wasal Malaki. Okej, dostajemy go za darmo za chwilę. A to dlatego, że Malaka przestanie istnieć po tej wojnie i dzięki temu dostajemy ich wasala. Przynajmniej tak to powinno wyglądać. O, nie tylko wasala, też trybutariuszy dostaliśmy. Od razu też zacznijmy robić roszczenia tych państw ościennych i w sumie mogę wreszcie zacząć cokolwiek myśleć o monumentach, bo naprawdę nieźle zarabiamy. A tutaj pamiętam, że było kilka naprawdę dobrych w okolicy. O, na przykład ten. Dobra, mając Malakę na pewno mogę tutaj Melakę przenieść naszą stolicę handlową. To oznacza, że mogę spokojnie pocofać moich kupców i zaraz całą ścieżkę ustawimy jeszcze raz. Zarabiałem 25, teraz 18. No to może się jednak pospieszyłem. Pół handlu sobie zabiłem. Ups! Dobra, ale na szczęście mamy taką przewagę w tradzie filipińskim, że ustawiłem tylko collect i znowu problem rozwiązany. No nieważne, ale tak czy siak trzeba w Malace zbierać. Po kolei. Widać, że musimy w Molekulus zabezpieczyć przez podbój. Moje pati teraz. Trzeba wykończyć. Wszystkie te kraje po kolei będziemy teraz wykańczali jak najszybciej. Oczywiście jestem już tak duży, że nie obejdzie się bez standardowego kasowania świątyń wszędzie i na ich miejscu będziemy stawiali sądy. Szybka wojna z Majapahitem, który gdzieś tam też toczy jakąś wojnę i z tego co widziałem są zamknięci na wyspie i nie mogą swojej armii ruszyć, więc wykorzystuję okazję. Widzicie? Dużo nagich mężczyzn na koniu. Dwuznaczność zamierzona. Dobra, tutaj przeczółek ustanowiłem. Bo jest kopalnia złota, którą kolejną możemy zdobyć, więc róbmy na nią roszczenia. Pokojowo raczej nie ma szans na wasala, a Majapahit w połowie zjedzony. No, fajny władca to nie jest, no ale co poradzę, skoro mam cały ciąg takich fajnych władców, więc tego też trzeba się pozbyć i liczyć na to, że kolejny też będzie fajny. No i atakujemy na 3 kierunkach, Pasaj oraz sojuszników. Nasze wojska są rozstawione dosłownie w tym momencie wszędzie i lecimy. Gdziekolwiek są moi przeciwnicy, tylko trzeba znaleźć ich armię, bo Bod jak zwykle się wycofał. Serio? No dobra, za fortecę. Tu jest jakaś też forteca. O, to zdobądźmy ją z marszu nawet. A nie, czekajcie, to stolica, nie forteca. Ups, trudno. I lecimy dalej.
O, a Pasajów jak szybko pokonałem i zdobyłem. Wyjebiście, oni tutaj żadnej fortecy nie mają w tym ciągu. Bardzo mnie to odpowiada. I lecimy dalej. O, i tu też ostrzał i szturm. Powiem szczerze, że tutaj naprawdę wolę szturmować, niż czekać i oblegać te prowincje z tymi 5% na fortecach i tracić z attrition. Wojna, ej, to jest naprawdę błyskawiczna wojna. Ja potrzebuję punktów żadnych z tych wymienionych. No dobra, ale lecimy w armię. 20% morali jest na propsie. Oh my god, co to za blitzkrieg był? Ale jednak naprawdę najbardziej upierdliwe jest to pływanie i przewożenie floty, bo po pierwsze, moja flota się w tym momencie dubluje i tak zdobywam te okręty wszystkie w okolicy, ale i buntownicy, no po wysepkach muszę pływać, mega tego nie lubię. No i ładnie zjedzone i za chwilę ruszamy dalej. W sumie to już ruszam, tylko sprawdzam, czy wszystko mi się koruje. I super, tak. Pierwsze rozwinięcie z ery religijnej to oczywiście Provincial World Core Cost, żebyśmy mogli jeszcze więcej podbijać. Nawet dość łatwo poszło. I w sumie zostało nam ostateczne uderzenie. No prawie ostateczne, bo jeszcze Maja Pati nam zostało na liście naszych celów. No i podbite. No to jeszcze Maja Pachit oraz Buton. To znaczy, że możemy się szykować do wojny z Ayutthayą, która niestety jest cały czas trybutariuszem Mingu. Ale mam problemy z Gaveringiem, więc zajmijmy się teraz nimi. Popalmy nasz development administracyjny. Za pieniążki pobudujmy wszędzie, gdzie się da, sądy. A tam, gdzie widzicie żółte, znaczy, że musicie wejść. Na 100% to będzie świątynia do skasowania albo coś równie głupiego. Zbudowanego przez bota. Dobra, to akurat nie jest głupie. I niestety znowu budujemy sądy. No ale zanim ruszymy z dalszymi podbojami, to jednak rozwinę najpierw ideę religijną na maksa. Tak jakby nie patrząc, to Ayutthaya jest innej religii. Jakiegoś pieska wyznają. Potem tutaj też jest piesek. Potem tutaj znowu sunnici. No niestety Orisa jest Hindu. Na szczęście Bahmanis to Shia. Czekajcie, Bahmanis... Uuu, fajnie mi się trafiło. No i Vijayanagar, taki malutki. Myślałem, że będzie naszym wasalem. Również jest Hindu, więc na szczęście na większość prowincji będziemy mieli nasze Kasmis Belli religijne. Ale teraz dodajmy sobie state. Jestem ciekaw, jak dużo za dużo moich kosztów prowincji będę miał. A w międzyczasie czas zająć się handlem w tym regionie. Wszędzie najpierw zwiększamy nasze miejsca handlu do drugiego poziomu. Cebu znowu rośnie, mój panie! Z podbitego Maya Pati wypuszczam wasala. No niestety, to mnie kosztowało ten monument, później sobie jeszcze jakoś z tym poradzimy. No ale muszę oszczędzić punkty administracyjne. Przekazuję wszystkie prowincje oprócz tej jednej, bo mamy tutaj monumenty do rozbudowania. No i praktycznie mamy całkowitą kontrolę w Malace, Molekulas oraz Filipinach. No i powiem wam, że całkiem przyjemny ten kraj. 150 golda inkomu, 150 tysięcy wojska możemy wystawić, a za bardzo nawet tego nie rozwijałem. Jednak już się przygotowuję do atakowania Ayutthayów. Najpierw myślę, że wojnę z Kmerem stoczymy, bo mamy okazję uczynić ich naszym wasalem. Mały kraj, sporo roszczeń terytorialnych. Przy okazji Ming się chyba właśnie mi rozpada. Mam taką dziwną, bardzo dziwną misję narodową. Kliknę, zobaczę, co się zdarzy. Lanfang. W mojej prowincji ze złotem? No, ale mi nic nie zmieniło. To chyba nam tworzy po prostu wasala w tej prowincji ze złotem. Właściwie to nie. Tworzy nam wolną republikę Lanfang. To jest chyba jeden z tych rzadkich krajów, którego nie zobaczycie normalnie w grze. Oh my god! Ja muszę tym zagrać. Zobaczcie, jakie to jest potężne. Kmerowie stają się naszym wasalem. Dobra. Lecimy z Ayutthayą, bo Ming się już totalnie rozpada, więc z nimi musimy się w żaden sposób przejmować. No i oczywiście da Reconquest Cassius Belli w pierwszej kolejności. Przy okazji zróbmy sobie roszczenia do Tajwanu, bo on zawsze był nasz. Ten słonik jest trochę ostry! 115 dyscypliny! Trzeba uratować nasze wojsko, niech się cofa na okręty. Masakra, nie spodziewałem się, że Ayutthaya jest tak dobra militarnie. Muszę zagrać kiedyś tym krajem, chociaż kiedyś już grałem na streamie. Ale to, co jest super w Ayutthayi, to to, że mamy naprawdę fajne połączenie lądowe i możemy łatwo blokować ten kraj w jakichkolwiek akcjach. Już prawie cały region Brunei nawróciłem. Na jedyną słuszną wiarę Hindu. Tylko gdzie to wojska Ayutthayi? Tak lecę przez ich kraj bez większego problemu. Wbijamy się we słonika, aby mi to starczyło wojsko tutaj w okolicy, bo stolica by zaraz spadła, ale mamy przewagę w muralkach. Nie ma tragedii. Dobra, to teraz Malakę nawracajmy. W sumie jest to jeden z chyba z najbogatszych regionów. Mnie osobiście najłatwiej się właśnie tak nawraca, że w jakimś regionie odpalam edykt zwiększający nawracanie i tak po kolei lecę. No i się wycofałem, ale to chyba daje nam możliwość wzięcia Daiwei z tej wojny. Tylko pytanie, czy ja chcę coś od nich? No mają prowincję Kmerów, ale to odbijemy następnym razem, więc zadłużmy ten kraj jak najbardziej. Albo z wojennych reparacji. Dobrze, bić słoika, niech się wycofuje z tych prowincji. Już prawie kończymy wojnę. No i Carpet Siege! A tutaj na razie poprawiajmy relacje z tymi krajami dalej.
żeby nam nie wchodziły do jakiejś potencjalnej koalicji. Wojna wygrana, ale nieukrotno. Straty mamy dobre, znaczy dobre, duże straty. Najwięcej jak zwykle na Atrycję. Fajnie, że to pokazuje, jak duże straty zadaje nam Atrycja. Okej. O, mamy jakąś dominację handlu. Przyprawa musi płynąć i co nam zwiększa produkcję. No i teraz handlowa dominacja. Gdzie? Okej, skoro nie jestem strongest udziałowcem, czyli najsilniejszym, to o co chodzi? A, mam być jeszcze Mylaya i być najbogatszym trade nodem na świecie. Przed 16 technologią będzie ciężko z tym. Ha. Wreszcie też stajemy się Imperium. Dobra, cały czas mam problemy z Gaveringiem, raczej sobie z nimi nie poradzę normalnie, więc odpalmy przywileje na zwiększony Gavering. Ciekawe, jedna z misji wymaga ode mnie stworzenia tutaj miasta handlowego. Zróbmy to. Jakkolwiek niech się nazywa, jakakolwiek flaga. Chyba Trade Station, owned by Cebu. Chyba, że to nie to? Albo nie. Nie wiem, na czym to polega. Ups. Aha! To jest manufaktura! Przyjmujemy printing press. Troszeczkę nawet za późno. I powiem wam, że szczerze mówiąc, cieszę się, że nie stworzyłem Republiki Pirackiej, bo z Gaveringiem miałbym znacznie większe problemy. No i lecimy dalej z religijną dominacją. Tolerancja prawdziwej wiary plus 2 to naprawdę mocny modyfikator. Wreszcie, wreszcie to mam. Najlepsze Cassius Belli w grze przed 23 technologią dyplomatyczną, gdzie byśmy dostali jeszcze lepsze Cassius Belli w tej grze. No i tak, odpalamy produkcję oraz zwiększone morale naszej armii. Lol, od razu ponad 100 golda zarabiam. Super! I rozpoczynamy nasze święte wojny. Mamy gigantyczną przewagę nad, no, okolicznymi krajami, więc to jest raczej tylko kwestia podbicia. I rzeczywiście, Ayutthaya przegrała jedną wojnę, zadłużyła się i wszystkie forty skasowała. Nagle z 60 tysięcy wojska ma tylko 17. Aha, z tego co widzę, to łatwego wejścia do Indii to ja mieć nie będę. Zdecydowanie mają większe siły. No to trzeba armię dobudować. No i teraz mamy dużo takich manufaktur, które nam zwiększą bardzo income. Ale to bardzo. No i ciekawe, jak nam pójdzie. Na szczęście Delhi nie odpowiedziało na to wezwanie, nie wiem czemu, ale mi to pasuje. Mam wrażenie, że jeszcze zatęsknię za moim teraz ostatnio ulubionym buildem ofensywnym, gdzie mamy bonusy do oblegania fortet. No, przynajmniej statystyki armii mamy lepsze, ale tylko czy jej więcej mamy? Nie wiem, zielonego pęcia. Wow, co za bitewka, ja tu myślałem, że już wygrałem, ale jednak nie. Rzeź mi robią, rzeź! Mimo jej przewagi technologicznej po prostu to przegrywam. Porażka! Ile tu tam żołnierzy zginęło? Coś czuję, że dyscyplina może mi się przydać. Podejście drugie, ale mam wrażenie, że znowu mam za mało armii. Mimo przewagi technologicznej. Yeah! Wielkie zwycięstwo! Tęsknię za moimi statystykami militarnymi z poprzednich kampanii, naprawdę. A tak kiedyś lubiłem ten build. Czas na kolejną bitewkę, powiem wam szczerze, że dawno nie miałem takiej wojny, żebym musiał toczyć bitwę za bitwą, regenerować armię i tak dalej. Masakra! O, przeciwnik tu jest też. I te dwukrotnie większe straty. Czekajcie, ja straciłem armaty mimo wygranej bitwy, a przeciwnik po przegranej nic? Co tu jest nie tak? Lecimy na kolejną bitewkę. Myślałem, że znowu tutaj skasuje 8000 wojsk przeciwnika. Nagle taka bitewka 152 przeciwko 75 tysiącom. No i lecimy. No, przeciwnik ma przewagę w armatach, na szczęście nic to nie znaczy. Bo liczy się na to, żebyśmy wygrali na moralach. A te są na razie przynajmniej po naszej stronie. Chociaż to mi się linia łamie. Jemu też się łamie linia. Kto to wygra? Chyba my. Jak to on? What the fuck? Dobra, ale dzięki tej bitwie Bachmanis wychodzi z tej wojny. 300 tysięcy strat. Pierwsza wojna od dawna, w której zobaczcie, jak mało mam na attrition, a większość to z bitew. I teraz uciekamy naszym wojskiem. Czekajcie, gdzieś tu mam statki. Ładujemy się, spadać mi stąd. Dobra, w międzyczasie jeszcze rozwidąłem Probanda, jakiś tam temple. Dodatkowy misjonarz i development. Wszędzie minus 10%. Bardzo mocny monument. I czego ja tu potrzebuję? Tak patrzę, co mi się podświetla. Taką ścieżkę musiałem brać. Nie jestem w stanie brać wszystkich prowincji, dlatego nie zrywam ich relacji. Oh my god, jakie straty. Z Bachmanisem. Wykorzystamy wojnę z Bachmanisem do stosowania relacji z Bengalem. To niespodzianka! Hiszpania chce mi podbić tą wyspę. Okej. Okay. O, ma nawet tutaj prowincję. Ej, to fajnie, zacznijmy przyjmować od nich. Hiszpańska flota przybyła. Zrobić nam desant, ale poszła na dno. Nawet to śmieszne jest. Ciekawe, wojna z Bachmanisem to taka wojna na fortece. Lecę i podbijam je po kolei. On mi biega pomiędzy moimi fortecami, które ja sobie spokojnie odbijam jedną armią. No, nie powiem, wojna z samym Bachmanisem była mega łatwa. Nasz napis dostał jebca. O, to tu byli Anglicy. Fajnie. O, angielska flota tutaj obok nas. Zobaczmy sobie, jak sobie poradzimy. Ta, poszła.
poszła na dno, a potem sobie ludzie będą przypływali tutaj ponurkować i zobaczyć angielską flotę na dnie. XD! Teraz tak zobaczyłem, że Anglia jest pod Unią z Hiszpanią. Ciekawe, jak się to wydarzyło, czy była jakaś wojna, czy co? No, druga wojna z Bengalem dużo łatwiejsza, w zasadzie mam już wszystko, co chciałem. Wygląda na to, że naprawdę spory błąd popełniłem z tym badziewiem. Nie mogę tego ani wyrzucić z ligi handlowej, a póki jest w lidze handlowej, nie mogę tego podbić. Zobaczcie, też nie mogę. I najgorsze jest to, że potrzebuję tej prowincji. Nie wiem, spróbujmy to na sposób. Zmieńmy się na starodawną monarchię. Okej, i chyba zadziałało. To już nie jest liga handlowa, robimy Cassius Belli. Możemy atakować, tak? Dzięki Bogu! No i możemy wrócić dalej do Eastern Plutocracy. Tak jak mówiłem, kolejne wziąłem jednak Exploration. Expansion byłby dużo lepszy, ale potrzebuje dużo punktów administracyjnych. I tutaj na bank potrzebujemy asymilację w tym regionie. I kolonizujmy po kolei. No to Global Trade odpala się u nas. Tylko 76 golda, słabo. Uwierzycie, że mam piąty raz już ten event? 466 władce? Zaczynałem myśleć, że Hindu ma jeszcze jakieś jeden ukryte wydarzenie, które daje niesamowicie mocnych władców. Ciekawe, ile razy będę musiał atakować Bahmanis, żeby podbić resztę potrzebnych mi prowincji, bo w zasadzie zostały nam tylko te. O, co się świecą. Ej, rzeczywiście zadłużenie kilka razy bota powoduje, że on kasuje forty. Zobaczcie, przed chwilą było tutaj ich tak dużo, teraz zostały dwa. No to musi być jeszcze jedna wojna, niestety. Resetujemy pokój, ale muszę przyznać, że jest to jedna z fajniejszych kampanii, którą gram, taka po wysepkach, podbudowanie handlu, jakieś nie spieszymy się z podbijaniem, tak dość nawet chillowo gram, patrząc na to, że o, zobaczcie, tutaj mam maksa punktów, coś trzeba podewować. Przyjemna kampania, polecam ją, naprawdę. Ale osobiście, gdybym miał ją grać jeszcze raz, to raczej bym zaczął na poziomie very hard. Nie widzimy większości świata, a tak to zawsze troszeczkę trudniej będzie. I może jeszcze jakiś inny zestaw idei bym brał, bo okej, tutaj naprawdę dzięki tym ideom, które mam, sporo zarabiam, chociaż jak na ten okres to już niezbyt, ale powiem szczerze, olałem budowanie ekonomii, bo takie 150 golda na plusie mi w zupełności wystarcza do budowania monumentów, budynków itd., itd. Jedyne, co mi brakuje, to jakości wojska i szybkiego oblegania. Dokończamy Vijayanagar. O! Tu jest ten monument, bo zapomniałem o nim, zobaczcie. O, ale widzę, że nerfa dostał, bo on naprawdę miał porównywalną wartość tutaj wcześniej z wartością, jaką miało rozwinięcie dla Portugalii. A widzę, że teraz spadło o połowę. Ale nadal jest to bardzo mocny monument pod kolonizację. I w sumie jedyny. Kupa błota, bo tak to dla mnie wygląda. Chociaż raz Polska dokonała dobrego wyboru. No i podbiłem ostatnie prowincje, nawet nie musiałem ich okorować. Dostaliśmy to filipińskiego Tigera, które tak ładnie nam się prezentuje. W sumie muszę przyznać, że naprawdę fajnie to wygląda. I dość nietypowa to była gra. Ale zauważyłem, że możemy zrobić jeszcze jeden achievement, czyli stworzyć nację Malai, bo mam taką możliwość. Tak, przyjmiemy ideę. Możemy też zmienić nazwę tego kraju na jakiś Naruto, nieważne. Ideę tego kraju, dużo morali, ship durability, podkolonizację całkiem niezłą z tego, co widzę, good production. Ale chyba jednak wolałbym nasze poprzednie idee. I co? Zmieniliśmy nazwę na Naruto. Jednocześnie wpadł nam drugi achievement. Dawno nie zrobiłem dwóch osiągnięć naraz w sumie. A was, drodzy imperialiści, zapraszam do obejrzenia tego odcinka z Portugalii, czyli jednego z najlepszych krajów pod kolonizację, ale i zobaczcie, że nie tylko, bo poradziliśmy sobie z Kastylią. A jeżeli idzie o kolonizację, to zdradzę wam pewne tajniki, które znacznie ją przyspieszają oraz przedstawię wam strategię radzenia sobie z tubylcami, żeby nie podbijali waszych kolonii.